Witajcie kochani. Dzisiaj pokażę Wam przepis na ciasto szampańskie. Jest ono bardzo proste, a przygotowanie zajmuje tylko chwilę. Zaczynamy. Potrzebujemy 4 jajka. Białka oddzielamy od żółtek. Białka wlewam do miseczki, w której będziemy je ubijać, a żółtka do misy miksera. I ostatnie jajko. Do żółtek dodaję szklankę cukru i ocieramy. Następnie ubijamy białka. Ubite białka na chwilę odstawiam na bok. W miseczce mam przesianą mąkę, 2,5 szklanki. I do tej mąki dodaję 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz do tych utartych żółtek z cukrem dodaję pozostałe składniki, czyli mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Opakowanie cukru waniliowego. Trzy czwarte szklanki oleju. Oraz trzy czwarte szklanki szampana. I wszystko razem miksujemy. Koniec, gdy masa jest już wymieszana, dodaję ubitą pienę z białek. I teraz już nie używam miksera, tylko delikatnie łopatką mieszam. I wymieszane ciasto od razu przelewam do keksówki. Piekarnik musi być już nagrzany na 180 stopni. Troszkę wyrównujemy wierzch, aby ciasto było równe. I tak jak mówiłam, od razu wstawiamy do gorącego piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Pieczemy około 60-65 minut. I oto gotowe ciasto. Może wygląda dość zwyczajnie, ale naprawdę ma wyjątkowy smak. Moim zdaniem przypomina on rogaliki 7 Days z nadzieniem o smaku szampańskim. Naprawdę polecam Wam wypróbować ten przepis. Dziękuję za oglądanie. Proszę o łapki w górę, jeśli się podobało, o zasubskrybowanie mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!